kiedy fotografia została dość szybko, trzeba powiedzieć, jakby oswojona kulturowo, zaczęto dostrzegać w niej narzędzie do działań bardziej usystematyzowanych. To jest sytuacja w połowie XIX wieku, kiedy kształtują się, jeszcze będę mówił w następnym wykładzie o tym bliżej, kiedy kształtują się nowoczesne państwa narodowe, które budują jakby swoją pozycję na zewnątrz i również wewnątrz, oddziałując na swoich obywateli, między innymi poprzez zwrócenie się ku historii, różnym okresom w tej historii i jakby różnych przejawów dziedzictwa historycznego. I jednym z tych obszarów była właśnie dokumentacja fotograficzna, która miała wesprzeć te działania konsolidujące nowocześnie rozumiane państwo narodowe i zaczęto podejmować inspirowane jakby przez państwo działania dokumentacyjne. Jednym z pierwszych takich przejawów jest właśnie Mission Héliographique, czyli misja heliograficzna. To jest ciekawe, że w 1851 roku do określenia pewnych działań opartych na fotografii, co prawda już na fotografii w okresie procesu kolodionowego, użyto terminu tej pierwszej techniki, która nigdy nie została w praktyczny sposób rozwinięta, czyli heliografii Niepsa. Ale kilka jest takich ciekawych terminologicznych zjawisk w języku francuskim. I tak więc ta misja heliograficzna, czyli misja fotograficzna, gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć w sposób bardziej ogólny, została powołana, stworzona przez władze francuskie, które chciały dokonać pewnego oglądu, czym jest to, głównie to materialne dziedzictwo przeszłości. Powodem było to, że dochodziły głosy do władz w Paryżu, że wiele zabytków cennych dla właśnie budowania tej świadomości przynależności i narodowej, i państwowej, wiele tych zabytków przeszłości ulega zniszczeniu i ruinie. I dlatego postanowiono najpierw zinwentaryzować. To był taki pierwszy projekt inwentaryzacji przy pomocy fotografii dziedzictwa narodowego i od 1851 roku zaproponowano kilku wówczas słynnym fotografom francuskim, między innymi Charlesowi Negrowi, który zresztą z wykształcenia był malarzem i w pewnym momencie jako malarz zaczął wykorzystywać fotografię i później przez wiele lat zajmował się tylko fotografią, żeby zdokumentować zarówno to, co jest dziedzictwem istniejącym w postaci materialnej, a więc jest zabytkiem architektury czy całym zespołem urbanistycznym, architektonicznym, jak i, co jest ciekawe, ci fotografowie, którym przydzielono różne departamenty, części we Francji, mieli jeszcze fotografować pejzaż charakterystyczny dla tych departamentów. Jak mówię, jest to ciekawe, ponieważ nikt do tej pory właściwie tak pejzażem i jego charakterystyką, jego typami nikt się nie interesował i ci, którzy to zlecili, właśnie dostrzegli w fotografii narzędzie również do takiego zdokumentowania charakterystyki pewnych obszarów Francji, tych przydzielonych poszczególnym fotografom, takim jak Charles Negre, żeby to właśnie uczynić. Te fotografie były bardzo różne, tam nie było sformalizowanych zasad fotografowania, tak jak to w takich działaniach inwentaryzatorskich współcześnie, czy jeszcze wcześniej było prowadzone, gdzie są pewne zasady, w jaki sposób należy sfotografować, co trzeba sfotografować. Oni mieli dość dużą swobodę, tak więc te fotografie były bardzo zróżnicowane. Tu mamy z jednej strony Arles i port rzeczny nad Rodanem, a tu fragment katedry w Chartres. Zresztą cała misja skończyła się z punktu widzenia powodu, dla którego została podjęta, pewnym niepowodzeniem, ponieważ okazało się, że te zabytki nie są w tak złym stanie i władze francuskie jakby zaprzestały tego typu dokumentacji, ale sama dokumentacja jest takim pierwszym przejawem tego typu działań archiwizacyjnych, dokumentujących, które zresztą w następnych dekadach, aż po wiek XX, były wykorzystywane właśnie już do badań naukowych, bo to też była dokumentacja, która pokazywała
w jaki sposób te zabytki wyglądają, w jaki sposób można nawet przy późniejszych jednak podejmowanych pracach konserwatorskich, jak należy do nich podejść, ponieważ fotografia jest także bardzo ważnym elementem w działaniach konserwatorskich poprzedzających już opracowanie samego procesu konserwacji. I tego typu fotografia widoków miast europejskich, które zawierały w sobie tę spuściznę wieku, spuściznę kulturową, stała się bardzo popularna od lat 50. XIX wieku. Wielu fotografów liczonych w setki, myślę, gdyby zliczyć ich wszystkich, podejmowała tego typu działania, mniej lub bardziej usystematyzowane, tworząc właśnie tę dokumentację dziedzictwa kulturowego w większości krajów europejskich. Tu mamy przykład bardzo dynamicznie rozwijającej się firmy, która funkcjonuje prawie do dzisiaj, do lat 70., kiedy została ostatecznie sprzedana, mianowicie studio fotograficzne braci Alinari, działające we Florencji już od czasów daguerotypii, które w pewnym momencie, zbudowawszy jakby swoją pozycję i jakby fundamenty finansowe na fotografii portretowej, zaczęła systematycznie wykonywać zdjęcia również dokumentujące bardzo liczne zabytki we Włoszech. I ta dokumentacja była zarówno przedmiotem zainteresowania w samych Włoszech, jak i również była szeroko znana, kupowana także poza Włochami, zarówno przez tych, którzy jako pierwsi turyści docierali do Włoch. Trzeba też pamiętać, że w zasadzie rozwój takiej turystyki w bliższym naszemu nowoczesnemu rozumieniu to też jest wiek XIX. Z tym także się wiąże fotografia, tego typu fotografia, bo bardzo często te zdjęcia kupowano i dlatego one były też między innymi wykonywane przez te zakłady fotograficzne w tych zabytkowych miejscach w całej Europie, właśnie na potrzeby tych turystów, którzy fotografia, technika fotograficzna kolodionowa była dość skomplikowana i właściwie o amatorstwie w tamtym okresie trudno jest mówić, więc te zdjęcia były przygotowane, można było pojedyncze lub w albumach kupować i tak właśnie postępowali bracia Alinari. Fotografowali bardzo różne obszary, ale skupiali się na działalności związanej z dziedzictwem kultury materialnej, głównie architektury. W podobny sposób działali inni bracia Bizon, prowadzący zakład fotograficzny we Francji, też mniej więcej od tego samego czasu jak Alinari, też od czasów końcowej fazy daguerotypii, którzy zarówno wykonywali portrety, one również przyniosły jakby źródło finansowe do rozwinięcia innych praktyk, jak i fotografowali w całej Europie, albo zlecali innym fotografom i oferowali te fotografie w Paryżu, albo sami wykonywali. Natomiast bracia Bizon, a szczególnie Auguste Bizon, jest w historii fotografii bardzo wysoko ceniony jako ten, który pierwszy zorganizował wyprawę w wysokie partii Alp. Mianowicie on jako pierwszy fotograf wszedł na Mont Blanc. Tu widzimy na tym zdjęciu tę właśnie grupę. To nie cała była grupa, bo to było kilkanaście, nawet ponad 20 kilka osób, które towarzyszyły Bizonowi w jego wyprawie na Mont Blanc. Po drodze zresztą zatrzymywano się, wykonywano zdjęcia i była to wyprawa podjęta w 1860 roku, a więc już w fazie dojrzałej epoki kolodionowej, a więc Bizon fotografował na mokrych płytach kolodionowych. To było dość skomplikowane praktycznie, ta wyprawa zresztą była bardzo starannie przygotowana, nawet Napoleon III, który był też zainteresowany Alpami, wspierał wcześniej te działania, ale musieli pokonać te wszystkie praktyczne ograniczenia związane właśnie z wykonywaniem tych płyt kolodionowych w takich warunkach, a potem ich wywoływaniem. Kwestia temperatury,
tych substancji wywołujących tutaj też była pewnym problemem, ale te efekty były zresztą nie tylko przez braci Bisson podejmowane w Polsce na przykład, no może nie w tak trudnych warunkach terenowych, działał Walery Żywuski, który był jednym z pierwszych fotografów fotografujący w Tatrach, wtedy zupełnie nieznanych, podobnie jak Alpy. Nie było żadnych wtedy powodów, żeby badać Alpy, oprócz samej ciekawości, bo tam nic, co praktycznie można było wykorzystać, nie istniało. Ale zainteresowanie światem współczesnych ludzi, również przejawiające się wspomnianym rozwojem turystyki, spowodowały, że również u samych fotografów taka potrzeba się pojawiła. I tu mamy właśnie szczytowe partie Alp. Troszkę inaczej rozwijała się fotografia dokumentalna w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, jak już wcześniej wspomniałem, były młodym państwem, państwem budującym no, od podstaw, może nie całkowicie od podstaw, ale budującym jakby w nowy sposób i swoje państwo, swoją świadomość narodową, jeśli mówimy o Amerykanach. Państwo, które jeszcze swojego terytorium nie znało w całości. Cały Zachód, środkowa część Stanów była po prostu mało znana, niezasiedlona, nieucywilizowana. I dopiero kiedy właśnie w połowie wieku XIX zaczęto myśleć o kolonizacji wnętrza Stanów Zjednoczonych, zostały podjęte próby inicjowane, tak jak misją Heliographique, ale z innych powodów, we Francji, zostały podjęte próby zinwentaryzowania tego już nie dziedzictwa kulturowego, ale tego, co natura, co terytorium Stanów Zjednoczonych w sobie zawierało. To miało kilka ważnych aspektów i powodów, dla których to podejmowano, bo to było podejmowano przez władze federalne, ale również przez stanowe, czy na przykład przez armię amerykańską. Były organizowane tak zwane survey expedition, w których uczestniczyli najczęściej także fotografowie, albo geologów, geografów, kartografów. Chodziło o zbadanie tego, czym Stany Zjednoczone są, jakim są bogactwem, a fotografia miała być dokumentem nie tylko samych badań i działań prowadzonych przez te wyprawy badawcze, ale również miała pokazać Amerykanom, czym jest Ameryka. Bo na wschodnim wybrzeżu, gdzie osadnictwo już jeszcze w czasach kolonialnych i później już po ogłoszeniu niepodległości się rozwijało głównie, wiedza na temat wnętrza Stanów Zjednoczonych, tak samo jak polityków w Waszyngtonie, była znikoma. Jedynie właśnie jako jedyny sposób bliższego, przekonywującego również do decyzji politycznych, przedstawienia, czym są Stany Zjednoczone, była fotografia. I tu fotografia w tym także obszarze odegrała bardzo ważną rolę w historii Stanów Zjednoczonych w tym okresie właśnie rozwoju osadnictwa skierowanego na Zachód, bowiem pokazywała Amerykanom, czy jest Ameryka, co więcej, pokazywała tym, którzy napływali coraz większą falą emigracyjną z Europy, że to wnętrze Stanów Zjednoczonych nie jest takie straszne, że ono jest podobne do tego, co oni znali z natury w Europie. Trzeba pamiętać, że ci emigranci w tej pierwszej fali emigracji byli to ludzie najczęściej biedni i analfabeci. Do nich obrazy znacznie skuteczniej trafiały niż cokolwiek innego. To jest jakiś bardzo mały obszar znaczenia tego typu fotografii, ale trzeba również i o tym pamiętać. Tak więc zostały zorganizowane, dość systematycznie prowadzone od powiedzmy lat 50., szczególnie w latach 60. i 70. te ekspedycje badawcze, w których zlecano fotografom, takie jak Maybridge, tutaj mamy Yosemite, to jest północno-wschodnia część Kalifornii, zlecają tego typu dokumentacje, które trafiały zarówno do władz w Waszyngtonie, do polityków prowadzących tę politykę pod kierunkiem prezydenta, administracji
waszyngtońskiej, jak również i do parlamentarzystów, ponieważ te działania związane z osadnictwem na Zachodzie wiązały się z pewnymi nakładami finansowymi, które były częściowo przynajmniej finansowane z podatków, a więc ta fotografia spełniała również i tę funkcję, no powiedzmy, pewnej perswazji w sferach politycznych i zawiera w sobie nienaruszony obraz przyrody, naturę amerykańską, która już wtedy została na tyle doceniona, że część na podstawie tych fotografii głównie została wyłączona z osadnictwa. Powstały pierwsze parki narodowe, które do dzisiaj pozwalają zobaczyć, jak Ameryka, no prawie pozwalają zobaczyć, jak Ameryka wyglądała w tym naturalnej swojej fazie jeszcze nieucywilizowanej. Tych fotografów było wielu, Maybridge, czy Timothy O'Sullivan, czy Carlton Watkins. Szczególnie Timothy O'Sullivan właściwie całą swoją działalność fotograficzną poświęcił na tego typu działania, dokumentując. Tu jest część wyprawy właśnie Timothy O'Sullivana w Nevadzie, gdzie no właśnie w ten sam sposób, jak pozostali fotografowie posługujący się techniką kolodionową, musieli pokonać te wszystkie trudności praktyczne. Niektórzy z nich, między innymi Timothy O'Sullivan, Jackson, pracowali bardzo dużymi kamerami, które dochodziły właśnie do 70 cm w tym wyższym boku. I proszę sobie wyobrazić, jak to było kłopotliwe w takich warunkach. Wtedy jeszcze nie było dróg. Trzeba było po prostu szlaki wytyczać i w tych trudnych warunkach te wielkie szyby narażone no, na fizyczne uszkodzenia, stłuczenia, dowieźć do miejsca, gdzie były wykonywane te fotografie, no i jeszcze je dowieźć do tego miejsca, gdzie zostały z nich odbite odbitki po wywołaniu ich w terenie. Tu mamy takie przykłady, które no, w niewielkim wymiarze reprezentują to, o czym mówię. To jest ogromny zasób, jeśli mówimy o współczesnych archiwach amerykańskich, to jest ogromny zasób fotografii, właśnie tych survey fotografii, tak to w historii fotografii amerykańskiej czy w kulturze amerykańskiej jest określane. Ale z pomocą fotografii czy propagowaniu jakby obrazu świata przez fotografię przyszedł taki wynalazek, który został już opracowany jeszcze przed odkryciem fotografii. Myślę tu o stereoskopii. Wtedy, kiedy ją odkrywano, pod koniec lat 20. opracowano, było to jeszcze oparte na obrazach manualnych, ale kiedy pojawia się fotografia już w epoce dagerotypii, pojawiają się właśnie aparaty dagerotypowe, stereoskopowe, które pozwalały jeszcze bardziej uatrakcyjnić obraz fotograficzny poprzez tę no, szczególną trójwymiarowość, jaką stereoskopia oferuje. I stereoskopia równolegle do innych technik fotograficznych, rozwijając się, stawała się w sensie statystycznym, skali oddziaływania i docierania do odbiorców fotografii znacznie skuteczniejszą i liczniejszą formą obrazu fotograficznego niż jakiekolwiek inny. No może do momentu opracowania półtonalnych technik reprodukcyjnych, kiedy reprodukcja obrazu fotograficznego stała się bardziej dostępna. Tu mamy już taki stereograf Beckera opracowany już nieco później, w połowie lat 60., który był takim domowym urządzeniem do oglądania kolekcji z fotografii stereoskopowych. Bardzo szybko wyspecjalizowały się firmy, które tylko tym się zajmowały, wysyłały fotografów w cały ówczesny świat, nie tylko w Europie, do Europy, w Europie czy do Stanów Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych, ale również w inne obszary tego świata, aby zbierać te fotografie, które były wykonywane w technice stereoskopii i później oferować swoim klientom, którzy byli bardzo tym zainteresowani i włączali do swoich bibliotek stereoskopii, jak je wówczas nazywano. Tu jest, no niewiele tam może na tym niedużym ekranie widać, to jest przykład stereoskopowej fotografii amerykańskiej, bardzo zróżnicowanej w swojej tematyce. Tu mamy taki przykład jednej z firmy
produkującej fotografie stereoskopowe, która na odwrociu tego stereoskopu pokazuje tę serię around the world, naokoło świata, gdzie mamy zarówno Stany Zjednoczone, mamy Japonię, co jest też bardzo ciekawym, ale na samym końcu jest również Rosja, która była też w tamtych czasach dość mało, jeśli chodzi o wiedzę o Rosji, o tym, czym jest Rosja w sensie nawet geograficznym, topograficznym, była stosunkowo mało znana. I w pewnym momencie i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych ta dokumentalna fotografia stereoskopowa, rozpowszechniana na skalę porównywalną z masowością wieku XX, niektórzy nawet historycy kultury wizualnej porównują stereoskopię do telewizji, jakby do znaczenia i tego kanału dystrybucji wiedzy wizualnej, jaką jest współcześnie telewizja. Były to bardzo różne. Tu mamy przykłady znów z zakładu Hermana Kronego, który wykonywał właśnie, no tu akurat wybrałem z Wrocławia, pokazujący jak Wrocław w latach 70. wyglądał. Tu natomiast mamy stereoskop z czasów wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, gdzie tego typu obrazy były bardzo rozpowszechnione. Zresztą w tych wyprawach badawczych, o których wspominałem, tu znów wojna secesyjna, do której jeszcze wrócę, ale w następnym wykładzie, bardzo różne rzeczy, nawet straszne, takie jak egzekucje dezerterów, no, czy właśnie to, z czym się wojna wiąże, czyli z ofiarami, tu jest przygotowania do pogrzebu. Te stereoskopy, których masowość i skuteczność oddziaływania jako obrazu były porównywane później już do siły oddziaływania telewizji, odegrały szczególnie w Stanach Zjednoczonych bardzo, bardzo ważną rolę związaną właśnie z konsolidowaniem, umocnieniem świadomości narodowej Amerykanów, tego społeczeństwa, które cały czas pochodzącego z różnych obszarów ówczesnego świata, ludzi nowych, kształtowało tworzenie się narodu amerykańskiego. I teraz przykłady inne z tej pierwszej fazy dotyczące fotografii dokumentalnej, to jeszcze raz inny daguerotyp księżyca, nie Whipple'a, ale również w medycynie pojawiają się takie dokumentacje. To jest daguerotyp przedstawiający jedną z pierwszych operacji z użyciem znieczulenia. Do tej pory operacje chirurgiczne były bez znieczulenia. Być może chirurgia dlatego aż tak dynamicznie się nie rozwijała. Ale dość szybko znaleziono również zastosowanie w badaniach fizjologicznych związanych z medycyną. Tutaj mamy taki przykład zdjęć wykonanych przez Adriana Nadara, brata i partnera przez pewien czas Nadara, czyli tu zresztą on używa tego pseudonimu, co wywołało proces sądowy między braćmi, ponieważ Tournachon powinien być to podpisany, André Tournachon, tak jak się bracia nazywali. Mianowicie wspólnie z jednym z pierwszych fizjologów, Duchennem, fizjologów francuskich, wykonali oni serię dokumentacji eksperymentów, które służyły poznaniu mechanizmów fizjonomii ludzkiej, co zresztą później zostało opublikowane w książce, której tytuł tam mamy, czyli Mechanism de la physionomie humaine, która została wydana dwa razy zresztą. Pierwszy raz w 1962 roku. I tu mamy te zdjęcia, które pozwalają no właśnie analizować. Oczywiście dla nas one są po prostu dość dziwnie wyglądającymi, zaskakującymi zdjęcia, jednak dla badaczy fizjonomii, tych wszystkich procesów, które powodują zmiany w wyrazie twarzy, a był to problem, który interesował nie tylko Duchenna, również Charles Darwin przed jeszcze opracowaniem swojej teorii ewolucjonizmu, właśnie fizjonomią, ekspresją, to jak wyraża się w twarzy osobowość człowieka, też poświęcił oddzielną książkę, w której głównym jakby elementem
eksperymentalnym i dokumentalnym zarazem były właśnie zdjęcia. Nie przez niego wykonane, ale przez niego jakby zebrane, czasami też przez niego zamówione. Czasami one są anonimowe, ale tu mamy akurat zdjęcia Rejlandera, który sam jest zresztą modelem w tych właśnie, w tej książce, którą opublikował Darwin. Natomiast największe, jakby najbardziej znaczące, najbardziej znane także osiągnięcia naukowe związane z fotografią, są to badania ruchu. Ruch jest tym zjawiskiem, które interesując fizjologów, takich jak Étienne Jules Mareya, francuskiego naukowca i fizjologa, jest tym zjawiskiem, które nasza percepcja nieuzbrojonym okiem nie jest w stanie do końca zanalizować. Są to zjawiska za szybko zachodzące, poza tym nasza percepcja jest ciągła, nie zachowuje obrazów migawkowych, tak jak fotografia. I w bliskości pewnej czasowej dwie osoby, może nie dwaj badacze, Étienne Jules Marey był badaczem, był naukowcem, który miał za sobą wiele różnych wcześniejszych odkryć. Edward Maybridge, amerykański fotograf, ten właśnie, który był jednym z tych znanych fotografów Survey fotografii, w pewnym momencie, bo w 1977 roku, zainteresował się właśnie tym problemem, a właściwie został poproszony o to, żeby udowodnić pewne zjawisko, którego człowiek nie mógł rozstrzygnąć swoją percepcją. Mianowicie dwóch zamożnych dżentelmenów założyło się. Jeden twierdził, że koń w galopie nie odrywa wszystkich kopyt. Drugi twierdził, że tak jest, ale żaden z nich nie mógł tego udowodnić. I poproszono właśnie Maybridge'a, również już bardzo uznanego fotografa, żeby on to naukowo przy pomocy właśnie dokumentu fotograficznego udowodnił ten fakt. I Maybridge opracował specjalny system związany z usytuowaniem kilkunastu kamer, które znajdowały się naprzeciwko tego, co Państwo tam widzicie w pojedynczych tych kadrach. To był taki jasny ekran, podzielony zresztą na kwadraty, żeby można było te zmiany liniowe śledzić. I na tle tego ekranu, no właśnie tak jak tutaj galopował koń i przechodząc w poszczególne miejsca, zrywał nitki, które uwalniały migawkę aparatu. To jest 1977 rok, wtedy jeszcze możliwości rejestracji ruchu w pojedynczym zdjęciu były dość ograniczone i dlatego mamy tutaj bardzo jasne tło, bardzo ciemną sylwetkę konia, żeby skrócić na tyle ekspozycję, żeby w tej technice, cały czas mówimy o technice kolodionowej, można było zarejestrować przynajmniej samą sylwetkę tego ruchu. Później Maybridge'a zainteresowało to zjawisko samo w sobie i zaczął rozwijać te działania, przenosząc to również na analizę ruchu człowieka. I w 1887 roku wydał książkę The Animal Locomotion, Human Figure in Motion, która została bardzo szybko dostrzeżona zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie i która okazała się bardzo podobnym obszarem praktyk. Tu mamy inne przykłady z twórczości Maybridge'a. Obszarem badań fizjologii ruchu, już naukowych, usystematyzowanych, które podejmował mniej więcej w tym samym czasie Étienne Jules Marey, wspomniany przeze mnie. Co jest ciekawe, te urządzenia, bo to były specjalnie opracowywane systemy, czy to tych kamer, ten początek był bardziej prosty. Później Maybridge skonstruował zoopraksiskop, a więc specjalną kamerę, która pozwalała rejestrować poszczególne fazy ruchu. Z tymi badaniami fotograficznymi, czy przy użyciu fotografii na temat ruchu, wiąże się również początek nowego medium, czyli kina, bowiem te pierwsze urządzenia, które rejestrowały
szczególnie to, co no, na początku Marey posługiwał się taką strzelbą fotograficzną, gdzie tak trochę jak karabinie maszynowym po prostu poszczególne fazy ruchu były rejestrowane na kilkunastu płytach, szklanych płytach fotograficznych, ale później opracował chronofotografię, gdzie duża kamera wyposażona w wirującą migawkę dyskową pozwalała na jednym negatywie zarejestrować to, co Państwo widzą w tej dolnej części. Tam to są już schematy ruchu, które Marey opracował na tej podstawie i w ten sposób bardzo dokładnie prześledzić ruch głównie człowieka. Tutaj mamy właśnie przykłady z tego działania. W ostatniej fazie eksperymentów również Gilles Marey, podobnie jak zoopraksiskop Maybridge'a, były już bardzo bliskie przyszłej kamerze fotograficznej. Należało tylko znaleźć pewien sposób, jak w usystematyzowany sposób zarejestrować poszczególne fazy ruchu w migawkowej fotografii, bo film jest migawkową fotografią, no chociaż filmowcy i historycy filmu nie zawsze to przyjmują pozytywnie, i mogło się pojawić nowe medium. To jest inny aparat, który skonstruował, fotograficzny sprzęt, który skonstruował Marey, żeby śledzić z kolei ruch powietrza, a więc aerodynamikę, gdzie można było, tak jak tutaj widzimy, stawiając różne przeszkody, śledzić, jak układa się ruch. Wtedy Mareya interesowało bardziej to, co się wiąże no właśnie z ruchem powietrza. Był zresztą jednym z pierwszych, który zajął się także naszym krwioobiegiem i tutaj miał duże osiągnięcia, ale później okazało się, że te eksperymenty Mareya, które miały charakter ściśle poznawczy, naukowy, no w jakiś sposób później zostały także wykorzystane w aerodynamice związanej z nowym środkiem komunikacji, który pojawi się niedługo, bo myślę tutaj o lotnictwie. Również w innej sferze, może nie związanej z naukiem, chociaż Alphonse Bertillon był naukowcem, który stworzył podstawy znacznej części kryminalistyki, że również dokumentacja fotograficzna w tym specyficznym obszarze została także wykorzystana, jakby opracowana, jeśli chodzi o same metody. Mianowicie Bertillon nie tylko jest twórcą identyfikacji na podstawie linii papiralnych, bo z tego jest najbardziej znany, ale on stworzył w ogóle jakby pewne zasady dokumentacji kryminalistycznej, w której fotografia odgrywała ważną rolę. I tu on sam na takiej karcie kryminologicznej jest ukazany w ten sposób, jak do dzisiaj zresztą fotografuje się przestępców en face i z profilu. Zresztą opracował inne jeszcze systemy fotografowania zwłok, gdzie mu trzeba było skonstruować odpowiedni statyw i kamerę, żeby robić to pionowo. Wtedy był taki zamysł. W ostatnim fotografii dotyczącej kryminalistyki jest to zdjęcie nowojorskiego fotografa policyjnego, anonimowego, który fotografował miejsca zabójstw. To zdjęcie oczywiście miało wtedy swoją ważność bieżącą, no, w kryminalistyce może nie tak długo trwająca, a dzisiaj wygląda dość zagadkowo, bowiem tam oprócz leżącej ofiary, czyli pani Gilles, jest również twarz mężczyzny, coś, co zainteresowałoby na pewno i zaintrygowało później surrealizm, ale oni na to zdjęcie nie trafili. Teraz przechodzę do drugiego obszaru związanego z kształtowaniem się fotografii reportażowej. Otóż jest to związane w nierozerwany sposób historycznie z rozwojem prasy ilustrowanej. Prasa ilustrowana rozwijała się mniej więcej w tym samym czasie jak fotografia. Początki prasy ilustrowanej to jest początek lat 40., kiedy pojawiają się pierwsze pisma ilustrowane, na przykład Illustrated London News, gdzie obok tekstu pojawia się obraz. Ten obraz na początku jest obrazem graficznym, manualnie stworzonym, włamywanym w tekst. Miał on dopełnić tekst, zilustrować go lub uatrakcyjnić samą całość czy stronę pisma ilustrowanego. I z tym
wiąże się też początek fotografii reportażowej. W pierwszej fazie nie pokazywano pewnych fotografii wykonywanych specjalnie na potrzeby pism ilustrowanych. Wykorzystywano na przykład dagerotypy, które przenoszono, których treść przenoszono do czasów opracowania półtonalnych technik drukarskich. Przenoszono albo na klocek drzeworytniczy w drzeworycie sztorcowym lub na staloryt. Ta pierwsza technika była częstsza i bardzo często właśnie te pierwsze ilustracje, już poczynając od pierwszej połowy lat 40. XIX wieku, były opracowywane na podstawie fotografii, czy dagerotypu nawet, bo to jest czas, jeszcze okres dagerotypii, lata 40. I co jest ciekawe, bardzo często, w większości przypadków, jeżeli ta drzeworytnicza wersja obrazu fotograficznego została rzeczywiście wykonana na podstawie obrazu fotograficznego dagerotypii, czy później już fotografii kolodionowej, zawsze podpisywano, że wykonano według dagerotypu, żeby w ten sposób jakby wzmocnić tę dokumentalność, dokumentalną wartość. Natomiast sama historia fotografii reportażowej, jako początek świadomego działania fotografa, który wyrusza w teren, rejestruje coś, co jest aktualne i ważne dla współczesnych, a później zostanie przekazane w postaci obrazu zarejestrowanego najpierw na fotografii, potem przeniesione na łamy pism ilustrowanych. Tego typu działanie wiąże się z twórczością, to też jest kwestia umowna, ale niewątpliwie jest to pierwsze tak usystematyzowane działanie Rogera Fentona, brytyjskiego fotografa, który wcześniej zajmował się innymi sprawami. Był jednym zresztą z pierwszych ludzi z Zachodu, który fotografował w Rosji, bardzo małej, mało znanej, bardzo ważnym już państwie wschodnioeuropejskim. I kiedy wybuchła wojna krymska, gdzie Rosja też była stroną, został wysłany oficjalnie przez jedno z pism ilustrowanych właśnie, żeby wykonać zdjęcie, jak ta odległa wojna, no odległa dość od Wysp Brytyjskich, bo na Krymie przebiegała, gdzie oczywiście też i Zjednoczone Królestwo było zaangażowane. I Fenton wyruszył w 1855 roku, zaopatrzony odpowiednio, to jego fotograficzny wóz, tak jak ten napis głosi na boku, zawierał wszystko to, co było potrzebne do przetrwania na bezdrożach Krymu, ale przede wszystkim zawierał to, co było potrzebne, żeby tę misję zrealizować. A więc miał odpowiednią ilość sprzętu fotograficznego, zwielokrotnionego, gdyby któraś z kamer lub obiektywów z jakichś powodów nie były możliwe do użytku. Miał odpowiedni zapas materiałów fotograficznych, tych, które były później wykonywane jako materiał zdjęciowy. Miał też pomocnika, którego tutaj widzimy, siedzi na koźle. I to wszystko w tym wozie, zresztą przystosowany był to duży, ciężki wóz meblowy przez Fentona i pod jego kierunkiem, zostało wysłane statkiem i wylądowało w Balakawie, w jednym z portów na Krymie, który był w rękach sojuszników Wielkiej Brytanii, Francji, które brały udział w tej wojnie. Fenton fotografował to, co mógł sfotografować, posługując się tą techniką, mokrym procesem kolodionowym, a więc nie ma tam i z powodów technicznych i innych, o których za chwilkę powiem, dramatycznych wydarzeń związanych z bitwami, gdzie no szybko się wszystko zmienia, a fotografia w połowie lat 50. XIX wieku nie byłaby w stanie tego zarejestrować. To, co zostało zachowane z tej pierwszej wyprawy fotoreporterskiej, to są, tak jak tutaj, widoki obozów, pewne szczegóły dotyczące wyposażenia i zaopatrzenia armii, to jest właśnie Fort Balakawa, który służył do zaopatrywania, i życia obozowego. Tutaj mamy markietanki, kobiety, które zajmowały się rannymi. Dotychczas w historii wojen najwięcej ludzi umierało nie na polu bitwy, ale byli to ranni, nieopatrzeni w właściwy sposób z różnych powodów. I wojna krymska, to taka dygresja historyczna, była pierwszą, kiedy służby sanitarne uratowały od śmierci bardzo wielu rannych żołnierzy w tamtym okresie. I to już było uświadamiane wtedy w
w Anglii i między innymi dlatego Fenton tym się zajął. Tak więc mamy tutaj wojnę w sposób bardzo, bardzo pośredni pokazaną. Nie mamy tutaj dramatycznych starć walczących stron, nie mamy ofiar. Mamy, no tak jak tutaj, grupę dowódców. Jednym z nielicznych zdjęć Fentona z wojny krymskiej jest Dolina Śmierci, miejsce, które przechodziło często z rąk do rąk, gdzie jedynym śladem po odbywających się tam działaniach wojennych były właśnie te niewybuchy, kule armatnie, które ścielą tę drogę. Jednak kiedy Fenton wrócił do Anglii, kiedy jego zdjęcia zostały wywołane, rozpowszechniane również na wystawach, ale przede wszystkim w postaci właśnie takich drzeworytniczych wersji, tak jak tutaj w Illustrated London News z 1955 roku, odniósł wielki sukces. Zarówno sfery rządowe, również królowa Wiktoria, która podobno była takim nieoficjalnym, nie tyle nawet sponsorem, czyli ale inicjatorem wyprawy Fentona, byli bardzo zainteresowani. Zresztą Fenton został wysłany na dwór Napoleona III, żeby Anglia mogła się pochwalić tymi osiągnięciami, ale na wojnie krymskiej działali również i francuscy fotografowie. I uznawane jest to w historii, słusznie czy nie, to możemy dyskutować, za pierwszy fotoreportaż, który jeszcze w tej niedoskonałej wersji wizualnej w postaci no w sumie właściwie takich wersji graficznych dotarł do znacznie szerszego grona odbiorców niż mogła ta pojedyncza fotografia, czy nawet fotografia pokazana na wystawach. Tych odbiorców fotografii było niewiele. Tu są inne fotografie Jamesa Robertsona, który był i dziennikarzem, i fotografem. Jego wizja wojny krymskiej odbiegała od oczekiwań władz brytyjskich i między innymi dlatego Fenton został wysłany, żeby pokazał tę wojnę w sposób bardziej oględny. Podobno został obciążony pewnym takim zastrzeżeniem cenzorskim, że nie miał pokazywać ofiar tych wszystkich strasznych rzeczy, które no, są skutkiem wojny. To wynikało z pewnej konwencji kulturowej w kulturze europejskiej tamtego okresu, gdzie drastyczne obrazy, między innymi ciała ludzi poległych, trupów, nie mieściły się jakby w ówczesnej obyczajowości. Tu jedynym śladem w przypadku Robertsona jest właśnie ten cmentarz, który został sfotografowany. Inaczej została pokazana kolejna wojna, która jest kolejnym etapem historii fotografii reportażowej, no właśnie tej fotografii XIX-wiecznej, nieco odbiegającej od tego, co później i dzisiaj z fotoreportażem nam się kojarzy. Wojna secesyjna trwająca od 1861 do 1865 roku była bardzo ważnym wydarzeniem w historii Stanów Zjednoczonych, ponieważ no, mogła zaważyć na istnieniu tego bardzo jeszcze młodego państwa, kiedy doszło do kontrowersji między północą, inną, inaczej się rozwijającą w oparciu o inne jakby i zasady życia społecznego, politycznego i także gospodarczego od południa, które też miało troszeczkę inne tradycje i południe, czując się dotknięte pomijaniem w pewnych działaniach już ogólnoamerykańskich, podjęło najpierw pewne próby zaradzenia temu, a potem wybuchła na tym tle wojna. Ale południe, jak wiemy, przegrało tę wojnę, ale ta wojna była niezwykle traumatycznym na miarę XIX wieku doświadczeniem, które przeżyli zarówno ci Amerykanie z północy, jak i z południa. A tę traumę wojenną utrwalała na bieżąco, ale również w późniejszych okresach, co podkreślają historycy amerykańscy tam z tego okresu, właśnie fotografia wykonywana w czasie wojny secesyjnej. Ona miała bardziej zorganizowany i bardziej szeroki charakter. Po stronie Yankeesów, po stronie północy zostały zorganizowane tak zwane Brady's Staff, czyli grupy Brady'ego, nowojorskiego fotografa renomowanego, który miał jeden z najwspanialszych zakładów portretowych na Manhattanie, który kiedy wybuchła wojna zorganizował właśnie takie grupy fotografów, między innymi Timothy O'Sullivan był członkiem takiej jednej, kierował jedną z takich grup, która została wysłana na tereny objęte walkami wojny domowej, była to wojna domowa, więc działa się w różnych sferach. Regularne starcia
Armii Północy z Armią Południa były rzadsze niż właśnie działalność walki o charakterze partyzanckim i miały te działania zostać sfotografowane, aby pokazać i politykom, parlamentarzystom w Waszyngtonie, ale również innym Amerykanom, jak ta wojna wygląda, która była wojną i traumatyczną, i kosztowną. A więc tu znów kwestia podatników, których trzeba było przekonać do tego typu działań, odegrała ważną rolę. Te zdjęcia, jeśli chodzi o tę część, czyli pokazanie wojsk Ameryki Północy czy Południa, są podobne do Fantoma. Tu mamy Lincolna w otoczeniu sztabu generałów, a tu ich tą wersję, no nie, akurat tu Lincolna nie ma, ale tego, jak te zdjęcia docierały poprzez pisma ilustrowane, które miały no, całkiem spore, jak na ówczesną skalę odbioru, całkiem spore nakłady. I w ten sposób w szerszym zakresie obrazy wojny secesyjnej docierały do odbiorców poprzez pisma ilustrowane, w których ilustracje wykonywano na podstawie fotografii. Tu, podobnie jak w Europie, zawsze podkreślano, że to zostało wykonane na podstawie fotografii. Natomiast oprócz tego zachowała się ogromna ilość fotografii. To są wielkie ilości znajdujące się obecnie w archiwach, zarówno w Bibliotece Kongresu, jak i w archiwach stanowych, które pokazują to bardzo dramatyczne wydarzenie w historii Ameryki w połowie XIX wieku, które zdaniem historyków amerykańskich było bardzo ważnym elementem właśnie kształtowania tego poczucia narodowego przez właśnie tę traumatyczność wydarzeń. Oczywiście zwycięzcy opisują i piszą historię. I tu, jeśli chodzi o wojnę secesyjną, to Północ stworzyła tę narrację historyczną opisującą tę wojnę. Południe jako przegrani nie mieli w tym udziału. Po ich stronie oczywiście też działali fotografowie, ale do świadomości, tej szerszej świadomości i współczesnej, i historycznej, docierały właśnie te zdjęcia wykonywane przez fotografów Unii, gdzie obrazowano zarówno zniszczenia tego, co materialne. Tutaj mamy zdjęcia zniszczonej południowej miasta w południowej Karolinie, czy tutaj też Charleston, to też jest południowa Karolina, ale najbardziej różniącą od fotografii w Europie, nie tylko tej wykonanej w tej pierwszym fotoreportażu przez Fentona, gdzie nie ma ofiar wojny, były zdjęcia właśnie tych ofiar. To też wynikało jakby z funkcji, jaką te fotografie miały pełnić po stronie jakby politycznej Północy, że one miały wstrząsnąć również Amerykanami, uzasadniając prowadzenie tej wojny do zwycięstwa, do ponownego przywrócenia jedności i terytorium, i jedności państwa amerykańskiego. A po drugie, w Stanach Zjednoczonych fotografia była zjawiskiem młodym, jak mówiłem. Nie napotykała tych wszystkich ograniczeń natury kulturowo-obyczajowej, które jakby pewne obszary obrazowania wyłączały, stwarzały z niego tabu. Dlatego na zdjęciach nie tylko Timothy O'Sullivana, ale Timothy O'Sullivan był najbardziej wnikliwym i jakby dogłębnym obserwatorem i dokumentalistą tego życia, spotykamy właśnie te fotografie, na których są ofiary wojny. Fenton przybywał na pole bitwy, kiedy już służby sanitarne uprzątnęły to pole bitwy. Zabrały poległych, zabrały rannych. To był pewien zamysł, taka sugestia, żeby nie pokazywać tej drastyczności. Natomiast fotografom wojny secesyjnej chodziło o to, żeby pokazać grozę wojny. I ta groza wojny jest, ona jest straszna, każda wojna jest straszna i jej efekty są też straszne, niezależnie jakimi środkami wojennymi są one prowadzone. Co jest smutne w historii fotografii reportażowej, bo te fotografie też były przekazywane głównie do czasopism wydawanych na wschodnim wybrzeżu, w północnej części Stanów Zjednoczonych i tak jak Państwu pokazywałem, były interpretowane, ich treść była przekazywana w postaci drzeworytów, że i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych początki fotografii kształtuje fotografia wojenna. Ten fotoreportaż, jeżeli możemy to w ten sposób określić, związany z wojną, który
stał się jednym z elementów kształtowania się właśnie prasy ilustrowanej, o której mówiłem. To jest właśnie pierwszy numer z 14 maja 1942 roku, Illustrated London News. W ten sposób fotografia albo dokumentalna, albo specjalnie wykonana na potrzeby pism ilustrowanych, jak mówiłem, w tej pierwszej fazie, w latach 40., 50., to były rzadkie sytuacje. Dopiero takie zamawiane rejestracje, dokumentacje fotograficzne, które zaczynają być formą fotoreportażu o czymś aktualnym. No oczywiście w czasach wojny krymskiej to, co relacjonował w swoich fotoreportażach Fenton, było aktualne, mimo że różnica czasu między powstaniem zdjęcia a opublikowaniem była kilku tygodni, a czasami nawet dłużej, to w dalszym ciągu na miarę XIX wieku były to aktualne i przede wszystkim ważne informacje. Natomiast później pisma ilustrowane, nie tylko The Illustrated London News, to jest czołówka z taką winietą opartą zresztą na fotografii, ale również Illustration, która wychodzi rok później jako kolejne, zresztą Illustration najdłużej wychodziła, bo aż do czasów II wojny światowej, no niestety współpraca tej części Francji i tego pisma z Trzecią Rzeszą zlikwidowała to po 1945 roku, to czasopismo. I tam też od początku pojawia się fotografia właśnie w takich graficznych wersjach, tak jak tutaj Notre Dame pokazana na podstawie Blanka. Ale Illustration też podjęła pierwsze eksperymenty w publikacji ilustracji w technice półtonalnej. To jest eksperyment wykonany w fotograwiurze. To była technika reprodukcyjna, znana już od lat 60., w Polsce zwana światłodrukiem, która pozwalała przenieść w sposób fotochemiczny treść obrazu fotograficznego na płytę. Z tym, że ta płyta była bardzo delikatna i nie można było wykonać w niej z większej ilości ilustracji. Ona służyła głównie jako technika reprodukcyjna do na przykład wykonywania reprodukcji dzieł sztuki niskonakładowej. W prasie, no niestety, ona nie byłaby skuteczna ze względów finansowych, ponieważ trzeba by było tych matryc z jednej fotografii wykonać bardzo dużo. I tu mamy taki eksperyment z 81 roku związany z fotograwiurą, ale tak naprawdę wynalezienie techniki drukarskich opartych na trawieniu płyt, cynkotypi głównie w tamtym okresie, na trawieniu płyty metalowej, uczulonej na działanie światła poprzez właśnie kliszę fotograficzną, później zrastrowanie i później wydrukowanie już w bardzo dużym nakładzie, tak jak tutaj ten reportaż z Illustration z 83 roku, pokazujący wizytę floty rosyjskiej w Marsylii, spowodowało, że pisma ilustrowane zaczynają w coraz większym stopniu wykorzystywać fotografię, tę już istniejącą, dostępną, i jednocześnie wywoływać powstawanie fotografii, właśnie fotoreportaży. Tu zresztą jeszcze w tą pierwszą fazę przedstawiając historii pism ilustrowanych i fotografii, mamy tutaj Le Journal Illustré przedstawiający wielkie wydarzenie w ówczesnej komunikacji, mianowicie skonstruowanie ogromnego statku przez Brunella, brytyjskiego konstruktora. Wówczas był to The Great Eastern, największy statek pływający w ówczesnym świecie. To było wielkie wydarzenie, które za sprawą zdjęć wykonanych w Anglii było także dostępne do zobaczenia również we Francji. To są wszystko drzeworytnicze prace. Tu inny przykład fotografa znanego głównie jako wielkiego portrecisty, Tyciana
fotografii Nadara, który interesował się bardzo wieloma innymi dziedzinami związanymi z fotografią. Jest pionierem również fotografii wykonywanej przy świetle sztucznym. Największym jego osiągnięciem sławnym, publikowanym, tak jak tutaj na łamach Le Monde Illustré, były wyprawy fotograficzne do katakumb, które znajdują się w podziemiach pod Paryżem, i wykonanie tam przy pomocy sztucznego światła zdjęć czegoś, co do tej pory niedostępne było dla fotografii, bowiem właściwie sztuczne światło w niewielkim stopniu było wykorzystywane w tamtym czasie. Zresztą tych źródeł sztucznego światła było niewiele. Były to albo palniki gazowe, spirytusowe, przy pomocy których próbowano oświetlić plan zdjęciowy, czy kiedy pojawił się łuk elektryczny, lampa łukowa, próbowano to zastosować także w fotografii, ale to wszystko nie było wystarczające. Dopiero wprowadzenie sztucznych źródeł światła, czy żarowego, czy błyskowego w okresie międzywojennym zmienia tę sytuację i zmienia i poszerza również eksplorację świata i fotografii dokumentalnej, tej najszerzej rozumianej, i także fotografii reportażowej. I tutaj mamy ostatni taki przykład wkładów Nadara w historię fotografii. Jest on autorem pierwszego fotowywiadu, który został opublikowany w Le Journal Illustré. Jego rozmowa z obchodzącym wtedy 100 lat Chevrelem, naukowcem, który zresztą bardzo też odegrał dużą rolę w historii fotografii, bo on właśnie skontaktował Niepsa z Daguerrem. I to oczywiście na miarę ówczesnych możliwości jest takim pierwszym fotowywiadem, może bardziej niż fotoreportażem, ponieważ Paul Nadar, czy Paul Tournachon, fotografował rozmowę ojca, bo tym rozmówcą jest sam Nadar. W momencie, kiedy się rozwijają techniki reprodukcyjne tonalne, fotografia, jak mówiłem, wkracza coraz silniej na łamy tych pism, zaczyna zajmować coraz większą powierzchnię, ponieważ to podnosi atrakcyjność pism ilustrowanych. Publiczność znacznie chętniej zaczyna kupować pisma ilustrowane, a przez to zyski tych pism zaczynają rosnąć, a więc pisma dbają o to, żeby ten materiał był jak najszerszy, pokazywał tak, jak tutaj właśnie w La Vie Illustrée są pokazane skutki trzęsienia ziemi w San Francisco w 1905 roku, lub zaczyna być przedmiotem zainteresowania sport, który staje się zjawiskiem szeroko kulturowym. I tuż przed wybuchem I wojny światowej w pismach ilustrowanych umacnia się fotografia jako jeden z ważnych elementów, ale jeszcze na miarę XIX-wieczną. Sama forma, sama idea pisma ilustrowanego, nawet takich pism jak Illustrations tutaj z tych lat tuż przed wybuchem I wojny światowej, była jeszcze mocno zakorzeniona w takim XIX-wiecznym sposobie myślenia o relacji między fotografią a stroną pisma ilustrowanego, gdzie jednak jest cały czas dodatkiem do tekstu, a tekst jest najważniejszy. Ta sytuacja zmieni się w okresie międzywojennym. Tutaj jako ostatni w tej części przykład, tygodnik ilustrowany, który powstał mniej więcej, no troszeczkę później, bo w 1959 roku, też jest bardzo mocno związany z fotografią polską. Jednym z jego założycieli był Karol Beyer, jeden z pionierów polskiej fotografii.